przypadku Gutkowskiej Rychlewskiej to nie są nowe publikacje, ale są w języku polskim. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję Wam książki kostiumologiczne. Magdalena Bartkiewicz, Polski Ubiór. Może ja wyciągnę te kartelużki. Dobrze, będzie mi odrobinę łatwiej. Jak już wspominałam, te książki są niemłode. Mają już swoje lata. Na pewno macie teraz książki z większą ilością kolorowych ilustracji, to przede wszystkim. Z nowszymi informacjami, choć nie zawsze, bo niektóre błędy powtarzają się, mam wrażenie, przez wieki. I a propos wieków. Ta książka dotyczy ubioru polskiego. Od czasów średniowiecza, gdzie macie ilustracje z zachowanych ksiąg, manuskryptów, jakichś rzeźb. Znaczy, w naszych czasach lepiej by było, żeby jednak to były zdjęcia tych rzeźb, jeśli by dało radę. Macie kolorowy. Tutaj kolor pojawia się we wkładkach. Dlatego, że rysunki nie zawsze są dokładne i jednak jest to pewne gdybanie w temacie, a nie, że... pewna interpretacja rzeźby na rysunku dopuszcza możliwość błędu. Przechodzimy przez Polskę Szlachecką. Jak widzicie, dużo tekstu. O, i proszę bardzo, na wkładce pojawiają się też zdjęcia. Wkładka jest z tyłu. Mniej więcej macie. To jest tekst i tu jest wkładka ze zdjęciami. No i tu macie właśnie sfotografowaną płaskorzeźbę i to moim zdaniem wygląda o wiele lepiej niż zdjęciowe. Niestety zdjęcia ubrań są czarno-białe. W tej chwili część z nich możecie już znaleźć w internecie, bo to są zbiory albo Krakowa, albo Warszawy, więc część tak już jest sfotografowana. To macie chyba nawet w Ilanowie. Ta książka, moi drodzy, kończy się na początku XIX wieku, na kawałku XIX wieku. A Alina Ciekońska-Kozłowska, Młoda kobieca XIX wieku, jest równie starą książką, i, przepraszam, nie XIX, tylko XX wieku. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było wygodne. Tekst. Nigdy nie sprawdzałam tych wykrojów, nie wiem, czy są ok. Może kiedyś będę musiała sprawdzić i nagrać o tym oddzielny filmik. Zobaczymy. Dobrze, wracamy do książki. Sporo ilustracji czarno-białych. Oczywiście, bo to stara książka jest. Tekstu sporo. Ilustracji. Macie też w formie zdjęć. 20, 30. Moda vintage. Dla nich to była moda prawie aktualna. Nie pamiętam, z którego roku jest ta książka. Wydanie w 63 roku. No więc dla nas vintage, dla nich to była moda aktualna, która też została omówiona, jakby nie było. Tak więc macie dwie polskie książki, które możecie spotkać w
takich antykwariatach właśnie z książkami i one są tanie. Jeśli jesteście zainteresowani, jeśli was te tematy interesują, tak jak już wspominałam, te wszystkie książki, które są ogólne, pokazują albo historię mody przez wieki, albo tak jak w tym przypadku przez jeden wiek, one są taką bazą do pogłębiania tematu. Czyli później możecie się już zagłębiać w konkretne dekady, w konkretną tematykę, na przykład tylko osób nieślubne, tylko osób nieżałobne, moda patriotyczna, biżuterię, wiecie, ale podstawę ogólną trzeba mieć. I generalnie, jeśli chodzi o polski ubiór, to nie jest zła książka. Jeśli chodzi o kobiecy ubiór XX wieku, to nie jest zła książka, więc polecam.